Gmina Pruszków bierze udział w konkursie, w którym jest do wygrania 16 siłowni plenerowych, po jednej do zdobycia w każdym województwie. Zgłoszona lokalizacja to teren przy parku Żwirowisko. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy słyszeli Państwo o pomyśle, że mogłaby powstać tutaj siłownia plenerowa? Nie. Nie, bo my jesteśmy spoza miasta. Szczerze mówiąc, to nie słyszałam o tym. Nie słyszałam o takim pomyśle. A gdyby taka siłownia powstała, czy korzystałaby z niej Pani? Myślę, że tak, że korzystałabym z tej siłowni. Tak można sobie wyjść do parku, pospacerować, trochę poćwiczyć. Nie ma takiego miejsca tutaj, więc pewnie by się przydało. Byłoby gdzie poćwiczyć, wyjść na świeże powietrze. No myślę, że to jest raczej dobry pomysł, bo jak ktoś lubi takie rzeczy, może sobie poćwiczyć na dworze, jak jest ładna pogoda na przykład. Koło mnie w parku, gdzie ja mieszkam w Warszawie, jest taka siłownia i jest super, bo przychodzą starsze osoby i dużo starszych osób przychodzi i też jak mi się zdarzyło parę razy pójść, to można sobie z nim pogadać. Gdyby była blisko, być może bym wychodził na taką siłownię. A korzysta Pani z takich siłowni, z jakichś sprzętów konkretnych? Powiem tak, czasem dla żartów tak, czasem na poważnie, więc raczej to korzystam, tak, można tak powiedzieć. Jest głosowanie na taką siłownię. W internecie można znaleźć na stronie miasta Pruszkowa informacje, jak głosować. Czy będzie Pani głosowała? Jak najbardziej na tak. Jakie sprzęty na takiej siłowni interesowały Panią najbardziej? Jakie sprzęty? Jakiś rowerek czy jakieś podnoszenie ciężarków, tak mi się wydaje. Jest taki przyrząd, gdzie można wyrabiać sobie korpus i ręce, podnosząc ciężar własnego ciała. A co w takiej siłowni plenerowej by przyciągnęło Pani uwagę? Jakieś sprzęty konkretne? Nie mam takich wymagań. No, takie śmieszne, takie już dla nóg. Ogólnopolskie głosowanie potrwa do 30 czerwca. Głosować można codziennie. Informacje, jak to zrobić, znajdziecie Państwo na stronie internetowej miasta Pruszkowa.